Witam Państwa, Patryk Mirosławski, to jest program As Wywiadu. Jesteśmy w restauracji Champions, hotel Marriott, były reprezentant Polski, wybitny reprezentant Polski, Tomasz Kłos. Dzień dobry. Witam, witam. Seksowna liczba, 69 występów. No tak, kiedyś już oczywiście po graniu spotkałem się z Romkiem Koseckim, który również ma 69 i ty się do tej liczby tak za bardzo nie przyzwyczajaj. Także ciekawa od razu anegdota, no ale coś w tym jest. Ostatni nasz wywiad odbił się szerokim echem, to było gdzieś około 2 lata temu. Co się u ciebie zmieniło od tego czasu? Na mundial ciągle nie pojechałeś od tego momentu, to pamiętam. Tak, ale zależy u kogo się zmieniło i u kogo się odbiło to dużym echem. Na pewno. Było miło, sympatycznie. Na mundialu nie byłem, to już było po mistrzostwach Europy, ale praktycznie można powiedzieć, że na mistrzostwach Europy w kraju też nie byłem, także no, dzień jak co dzień, jak to się mówi po chińsku, jako tak, raz lepiej, raz gorzej. Cały czas widzę ciebie w telewizjach, udzielasz dosyć dużo wywiadów w prasie. Komentujesz cały czas w Eurosporcie Bundesligę. Co jeszcze oprócz tego robisz zawodowo? Zawodowo nie za dużo na pewno to, co z piłką związane, to na pewno wspomniałeś pośrednio, bo komentowanie to jest oczywiście pośrednio na jakieś tam doświadczenie, ocenianie drużyn, zawodników, którzy występują od czasu do czasu. Też jeżeli tam jest potrzeba, pomagam troszkę w PZPN-ie, jak są turnieje Tymbarka. Te małe dzieci, taka inicjatywa zawsze jest mile widziana. Uczestniczę również w Mistrzostwach Świata Domów Dziecka. W jakimś sensie to byłem ambasadorem tego turnieju. W tym roku będzie po raz trzeci w Warszawie, się odbywał coraz szerszym echem. Ponad 25 drużyn z całego świata przyjeżdża z różnych, praktycznie z większości kontynentów, także naprawdę te trzydniowe mistrzostwa świata są czymś, zwłaszcza mistrzostwa świata domów dziecka, są czymś naprawdę dla nas ważnym, ale dla tych dzieci skrzywdzonych przez los jeszcze czymś ważniejszym. Twoje nazwisko ciągle działa, prawda? Jak magnes dla takich ludzi. Ja nie wiem, no czy... Tak, no. Ja nie wiem, no 69 występów. Tak, no to już anegdota wcześniej została powiedziana. Nie wiem, czy tam, no, coś tam dla reprezentacji, oczywiście dla Orzełka, myślę, że się zrobiło, jakąś cegiełkę do jakichś sukcesów, jakichś pośrednio sukcesów, no, jakichś zwycięstw, meczy i tym podobne dołożyło, także na pewno można, nie jestem na pewno do końca zadowolony, bo mogło być lepiej. No, po części bardzo miło to wspominam. Ciągle szukasz siebie w futbolu, w piłce profesjonalnej, czy nie? Powiem szczerze, w tej chwili za bardzo nie. Byłem w łódzkim klubie sportowym przez jakiś czas. No, wiadomo, jak to był łódzki klub sportowy, zawsze jakieś tam, można powiedzieć, problemy były finansowe, ale to jest ważne, oprócz może za kadencji prezesa Ptaka, co trzeba podkreślić jeszcze, to, że zawsze w tym klubie, nawet jak nie było pieniędzy, była atmosfera i były wyniki, bo to, na co było stać ŁKS, ci zawodnicy, którzy przychodzili tam, grali, tak naprawdę przychodząc wiedzieli, że nie do końca będzie różowo z wypłatami, z pieniędzmi, że są opóźnienia, bo przecież to nie było tajemnicą, a jednak jakieś tam wyniki były robione. Siódme miejsce, pamiętamy, później skrzywdzone przez ówczesne władze PZPN-u, no ale nie chcąc wulgarnych słów używać, bo już kiedyś... Czyli dużo się zmieniło od ostatniego wywiadu. No myślę, że się dużo zmieniło, ale z jednej strony, patrząc z perspektywy czasu, no ludzie, niektórzy zachowali się chamsko, to jest mało powiedziane. Bardzo, bardzo źle. Bardzo, bardzo źle. Myślę, że teraz zupełnie inaczej to byłoby rozpatrzone. Ale z drugiej strony myślę, że sytuacja, w jakiej znalazł się ŁKS, do czego innego nie mogła w pewnym momencie prowadzić, bo zadłużenia, długi wobec zawodników, wobec innych podmiotów, jakie narosły, narastały, były nie do spłaty. I myślę, że nawet jeżeli inwestor jakiś byłby zainteresowany wejściem
do klubu, to na pewno nie na takich zasadach. Był moment, mogę powiedzieć to, że był moment, gdzie chciał wrócić pan prezes Ptak. I to byłoby, myślę, zbawienie dla ŁKS-u, dla kibiców ŁKS-u, dla tak wspaniałego dla mnie klubu z taką historią, bo inaczej tego nie da się powiedzieć, a jednak nie ma, widzimy gdzieś tam na trzecim czy czwartym froncie teraz ŁKS gra, ale być może tak do tego musiało dojść, żeby może było lepiej. Słabo też wygląda sytuacja w tej chwili w Wiśle, to jest drugi klub, w którym grałeś. Słyszymy, najnowsze informacje są takie, że nawet miasto podało Wisłę do sądu, bo jest zadłużenie za... Zarządca stadionu. Za stadion, tak. Myślisz, że Wisła jest w stanie z tego wyjść? Wisła sama nie jest w stanie z tego wyjść. Z tego może wyjść tylko, jeżeli chce dalej inwestować w ten klub, tylko prezes Cypion, nikt więcej, bo to on straszne pieniądze zainwestował. Myślę, że dużo zdrowia w ten klub zainwestował. Oczywiście on chciał jak najlepiej. Nie znam, nie mogę komentować układów, czy tam rozmów między miasto Wisła, bo to nie moja rola i bym mógł coś przekręcić, skłamać, dlatego to co słyszę z Krakowa, to jak wiemy, no, praktycznie oprócz meczy Wisła wyniosła się do Myślenic, do ośrodka treningowego i nie jest tam najlepiej, ale to trzeba by dużo wcześniej sięgnąć, dlatego tak się stało, dlaczego tak się zrobiło. W którym momencie został popełniony błąd. Oczywiście każdy, jeden będzie na drugiego zganiał, a prawda jest taka, że prezes Cypion miał tylu doradców, że można by chyba wszystkie ławy w Sejmie zapełnić. I tak naprawdę to wyszło na niekorzyść. Myślę, że taką szpilą też było to brak awansu do Ligi Mistrzów, bo wtedy prezes bardzo na to liczył, bardzo chciał, a nie dostanie się do tego grona elitarnego spowodowało też w pewnym momencie odpuszczenie i takie danie sobie spokoju z inwestycjami, z wkładaniem dużych pieniędzy, z wkładaniem pieniędzy w nowe transfery, bo przecież zawodników trenerów Wisła miała bardzo dobrych, co o czym świadczy pokonanie Schalke 4-1. Równo walka z Lazio. Walka z Lazio. Z innymi drużynami naprawdę. Parma może, na rozkładzie, tak. Oprócz może Barcelony, Realu, Madryt, no wszyscy byli do gryzienia, tak? Ja myślę, że jednak moment zwolnienia trenera Kasperczaka był tym, przepraszam, przełomowym. A co za tym idzie, wywiad Mirka Szymkowiaka. Później można powiedzieć wykopanie Mirka z klubu. Pozwolenie mu na odejście za grosze. Tak, takiego zawodnika, którego no, można by szukać, co za tym później poszło, odejście Maćka Żurawskiego i... Później po kolei odchodzili. Pamiętamy, że to było wszystko przed meczem z Panathinaikosem. Pół roku wcześniej Mirek, później Maciek Żurawski, później Tomek Brankowski, chyba jeśli się nie mylę, w meczu rewanżowym już nie grał. Także... Okej, powiedziałeś, ambicje Cypiona dalej są ogromne, on dalej celuje w Ligę Mistrzów. Ja nie wiem, czy są ogromne. W tej chwili nie wiem, czy powiedziałeś w przeglądzie sportowym, jakieś parę miesięcy temu. Mogłem tak powiedzieć, bo słyszałem głosy, że prezes będzie chciał inwestować znów pieniądze, żeby... To były słowa też poniekąd troszkę chyba trenera Smody, że będzie został zapewnienie, że będą jakieś inwestycje w zawodników. Co za tym idzie, walka o mistrzostwo pierwsze, bo to jest pierwsze, trzeba walczyć mistrzostwo, żeby cokolwiek móc zdziałać i grać w eliminacjach do Ligi Mistrzów, a to też nie jest łatwe, bo jak wiemy, Legia na razie zdominowała Ligę i taka jest prawda. Czy przyjąłbyś, powiedzmy z przyjemnością, telefon ewentualny od pana Cypiona? Tomek, jesteś jednym z fragmentów historii tego klubu, potrzebuje mądrych doradców, byłbyś gotów? Nie. Dlaczego? Nie, dlatego że ja się z panem Cypionem w bardzo złych warunkach, znaczy nie warunkach, ale w bardzo złych okolicznościach pożegnałem się w ogóle z klubem i poniekąd to była tylko i wyłącznie decyzja prezesa Cypiona, bo jak pamiętam do dzisiaj trener Petrescu widział mnie na przygotowaniu na obóz,
decyzja prezesa była taka, że mam na ten obóz nie jechać. I tak naprawdę po tym, jak nie zostałem zabrany na Mistrzostwa Świata, nie znalazłem się w reprezentacji, która udawała się do Niemiec na Mistrzostwa w 2006 roku. 3 tygodnie później dostałem obuchem w łeb ze strony Wisły. Także no, nie było to miłe. 1 miesiąca, 2 razy w jedno i w prawe ucho. I powiem szczerze, że nic nie może być gorszego. Czułeś się jak Polska w 39? Najpierw z zachodu, później ze wschodu? Nie wiem, czy z zachodu, czy wschodu, ale na pewno uważam, że dla Wisły w tym krótkim czasie coś zrobiłem. Zrobiłem z tym klubem 2 mistrzostwa. Byłem podstawowym zawodnikiem. Mimo wszystko, że po przyjściu trenera Petrescu trener dostał polecenie, żeby mnie nie wystawiać do pierwszego składu i z tego co pamiętam chyba Radka Majdana, to była zima, styczeń, żeby po prostu nas odpalić, krótko mówiąc, odstrzelić. My się takimi rzeczami, oczywiście tam trener nam to powiedział, my się takimi rzeczami nie przejmowaliśmy, trenowaliśmy ostro. Może początkowo troszkę to też nie za dobrze wyglądało, ale finał był taki, że zagraliśmy całą rundę. Mhm. Można powiedzieć, byliśmy podstawowymi zawodnikami. Mistrzostwa nie zdobyliśmy, ale zdaliśmy 2. miejsce. Tam chyba 1 punkt nam do Legii, do Legii zabrakło. Mhm. Okej, okay, było wicemistrzostwo. I to są naprawdę, to są też jedno z takich najgorszych moich wspomnień. Pożegnanie się tak naprawdę z reprezentacją to było raz, ale to już mówiłem poprzednim razem, a tutaj z drużyną Wisły. I co tutaj dużo mówić? I myślę, że teraz by na pewno nie było mi po drodze pracować w klubie z człowiekiem, który niejako kiedyś ci zaszkodził. Wydał na mnie wyrok, w cudzysłowie. To widzę, że ten, zrobimy program, następny program w celi z tobą, taki tytuł w celi. Nie, w sensie mówię, wyrok, w sensie takim, że no, tylko dzięki jego decyzji nie pojechałem na... Ja mówię to, co mi trener Petrescu powiedział i tak było, bo w dniu, kiedy mieliśmy, była kadra oliczona, to jeszcze trener Petrescu pojechał do prezesa Cupiała walczyć o mnie, ale niestety, no, trener był też pracownikiem klubu i postąpił tak, jak postąpił. Jasne. No, ale mówię, nie mam żalu. Jak z tobą rozmawiam, bo za chwilę przejdziemy jeszcze do reprezentacji Polski, nie tej z 2006, ale z 2015 roku. Tak jak z tobą rozmawiam, to ciągle słyszę olbrzymie rozgoryczenie tym, co się wydarzyło właśnie w roku 2006, czyli reprezentacja i Wisła. Czy piłka nożna, którą wspominasz, twoja przygoda z piłką nożną, która dała ci w życiu wiele, czy ta piłka nożna dzisiaj kojarzy ci się raczej dobrze, czy raczej źle? Nie, dobrze mi się. Dzisiaj mi się bardzo dobrze kojarzy piłka nożna, oczywiście. Powiem szczerze. Bo czujesz się skrzywdzony, ja to słyszę, Tomku. Tak, ja to mówię jasno, otwarcie, ale mówię, no, o reprezentacji już rozmawialiśmy, ale też dużo chwil, dużo serca, dużo potu, dużo krwi, dużo uśmiechu, dużo, można powiedzieć, w cudzysłowie łez. Bo pamiętam po meczu wygranym 3-2 w Oslo dla trenera Engela, że chyba ten mecz był dla mnie i dla wielu zawodników przełomowy, bo nie jednemu zawodnikowi łza się po tym meczu uroniła. Mhm. Ze szczęścia, po prostu, że uwierzyliśmy w to, że możemy, a byliśmy na straconej pozycji. Przypomnijmy, jak się to zaczęło. Ale to już historia, o tym już też było mówione. Jest, mam rozgoryczenie, bo mam prawo do tego, bo gdybym był zawodnikiem rezerwowym, 20 gdzieś tam w kadrze, czyli ten, i by mnie nie wzięli na obóz, bym to rozumiał, ale zawodnik, który przez 3 lata gra, jest podstawowym zawodnikiem, gra od dechy do dechy, można powiedzieć. Czy to były mecze pucharowe, czy ligowe, do tego reprezentacja, kapitanem byłem w reprezentacji wobec w tamtej chwili też, to gdzieś ten niesmak pozostaje i on pozostanie. To nie jest tak, że w paru klubach byłem przez tą moją przygodę z piłką. Reprezentacja jest czymś szczególnym, bo klub, okej, można to jakoś wytłumaczyć, że w tym klubie jest tak, byłem za granicą zupełnie inaczej. Nawet jak chcieli, żebym odszedł, to przyszli, porozmawiali, powiedzieli. Też w Kaiserslautern taki był moment, ale powiedziałem, nie, ja zostaję, ja chcę walczyć o miejsce. Przyszedł trener Gerec i okazało się, że ja to miejsce wywalczyłem. Także to jeszcze bardziej
śmiech się i radość na usta ciśnie, że dałem radę i udowodniłem pewnym osobom, że się mylili, a tutaj no, zostanie ta zadra na zawsze. Mecz w Oslo. Pamiętny mecz, zwycięstwo 3-2 z Norwegią, eliminację do Mistrzostw Świata 2002. Trenerem był Jerzy Engel. Przygoda Engela i tej reprezentacji na początku wyglądała słabo, bo pamiętamy, że porażka z Hiszpanią 0-3, jeśli mnie pamięć nie myli, porażka z Francją 0-1 po niezłym meczu w Paryżu, kiedy bramkę strzelił Zidane. I tych meczów było sporo, dopiero później udało się strzelić bramkę chyba z Holandią Kryszałowiczowi, później Olisa Debes strzelił z Rumunią, a później zaczęły się eliminacje i poszło dobrze, bo zwycięstwo w Kijowie z Ukrainą, no i później też wspomniana wygrana z Norwegią, jeszcze po drodze zdaje się było zwycięstwo z Białorusią i chyba remis z Walią. Czy porównałbyś drogę tamtej reprezentacji Jerzego Engela z drogą tej reprezentacji Adama Nawałki? Czy porównałbyś mecz, jak ty mówisz, na przełamanie w Oslo z meczem tutaj w Warszawie z Niemcami? Nie porównywałbym tego. Oczywiście początek jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak. Można powiedzieć od ciężkich chwil, ciężkich meczy, ciężkich komentarzy, krytyki, bo takowa była. Tylko droga do pierwszego meczu bardzo, bardzo podobna, eliminacyjnego. Ale pierwszy mecz niewątpliwie różniący się, bo jak możemy porównać mecz z Gibraltarem, tak? Uh-huh. A mecz w Ukrainie. No tak. Bo, znaczy można porównać w jednej kwestii tylko. Bo gdybyśmy przegrali na Ukrainie, to kilku znak z trenera Engela by nie było. I myślę, że gdybyśmy przegrali z Gibraltarem, też by trenera Nawałki mogło nie być. Także to jedyne mogą być takie porównania. Ale oczywiście my ten początek mieliśmy z jednej strony dużo cięższy, ten pierwszy mecz, ale znowu drugi, trzeci już mieliśmy łatwiejszy, bo dwa mecze później bodajże w październiku łatwo, chyba, jeśli się nie mylę, wygrane dwa mecze, czy jeden wygrany zremisowany, a tutaj znów no, łatwy rywal na początek, później dwa ciężkie mecze, no ale za to jakie? Myślę, no, że u was było tak, że z Ukrainą było 3-1 na wyjeździe. Ty grałeś w tym meczu i tak. Nawet miałeś taką sytuację, że wybiłeś piłkę chyba sprzed bramki, tak? Która do bramki zmierzała. I uratowałeś, że tak powiem, dumnie Polskę. Później był mecz z Białorusią wygrany u siebie 3-1. Tak, 3-0. A 3-1, tak, w Łodzi. Albo 3-0 i Kałużny, tak? Strzelał Kałużny, bramki. 3 bramki, tak. Być może tak, było nawet 3-0. Później chyba był remis z Walią, tak? 3-1 było. 3-1. Później z Walią było remis chyba 0-0. Remis 0-0 i następnie tak. Była, zdaje się, Norwegia. Norwegia i Azerbejdżan u siebie później 4-0 po Norwegii. To już był marzec. Tak jest. Tak jest. Tutaj było tak, że najpierw graliśmy z Gibraltarem zwycięski mecz, no i później mecz z Niemcami. Ty powiedziałeś przed meczem z Niemcami, też w przeglądzie sportowym, że typujesz zwycięstwo 2-1. Czy powiedziałeś to być może w Polskiej Agencji Prasowej. Zwycięstwo 2-1. Jakie miałeś przesłanki? W pewnym momencie to może troszeczkę jest też intuicja. Zauważyłem, że nawet po tym meczu z Gibraltarem, gdzie do przerwy nie szło, bo to 1-0. 1-0, bo taka jest prawda. Widziałem, że tam ciekawa drużyna naprawdę zbudowała się i widać było, że oni chcą. To przed takim meczem jak z Niemcami, gdzie cała reprezentacja jest nabuzowana, gdzie ten balon jest napompowany do olbrzymich rozmiarów, okazuje się, że ci chłopcy, chociaż pierwsza połowa nie była, jak pamiętamy, ciekawa, bo przewagę mieli Niemcy, też wspaniała gra, a linii obrony, całej linii obrony, czyli 10 zawodników plus bramkarz Wojtka Szczęsnego, wspaniała gra, to prowadziło to, że nie straciliśmy bramki, a w drugiej połowie, jak widzieliśmy, rzut rożny, stały fragment gry, później bardzo dobre dogranie Roberta Lewandowskiego do Sebastiana, piłka po długim wpakowana na 2-0 i myślę, że przed meczem zawodnicy swoimi wypowiedziami, bo rzadko kiedy zawodnicy wypowiadają się, że tak, że powalczymy, aczkolwiek to bardziej z takiej kurtuazji, no bo jak to zawodnik może nie powiedzieć, że nie wygra, to znaczy, że po co on na ten mecz wychodzi. Mhm. Ale pewność w ich ustach, nawet błyszczność, jeśli wypowiadasz. Zadziorność taka, jak się patrzyło, taka
nie wiem, jak to nawet nazwać, ja patrząc na ich oczy, no, żądni krwi, żądni zwycięstwa, no to wszystko gdzieś tam ktoś to piłkę, nie tylko, to widzi, jak się normalnie zawodnik zachowuje, a jak przed takim meczem. Każdy dzień przybliżający mecz z Niemcami pokazywał w tych chłopakach, że nawet treningi, że oni będą walczyć o całą pulę. Okej, powiedziałeś Mila. Ty pamiętasz jeszcze Sebastiana z reprezentacji, prawda? Z reprezentacji i z UKS-u. I z UKS-u. Graliśmy, bo to uważam, że Sebastian Mila i Mirek Szymkowiak to najlepsi zawodnicy, z którymi najlepsi dośrodkowujący zawodnicy, z którymi miałem możliwość grania, bo no wiadomo, mnie bardzo cieszyły bramki strzelone po stałych fragmentach gry i trochę tych bramek jak na obrońcę, można powiedzieć, tak. Nastrzelałem, ale no bez podań się tego nie A nie miałeś tak, że przecierałeś oczy, byłeś na stadionie na meczu Polska-Niemcy? Czy oglądałeś? Byłem oczywiście na stadionie. Okej, nie miałeś tak, że przecierałeś oczy ze zdumienia, jak zobaczyłeś, że Sebastian Mila strzelił bramkę, no bo on ostatni mecz w wyjściowym składzie, przed tym jak Nawałka dał mu szansę, zagrał w 2005 roku w reprezentacji. Minęło 9 lat. Minęło. Coś nieprawdopodobnego. No ale to jest jak przysłowie, im wino starsze, tym lepsze. I się okazało, że ostatni rok i perypetie też, jak wiemy już, bo to Sebastian sam o tym nie się wypowiadał, Sebastiana, doprowadziły do stanu takiego, jak on był, takiego, jakiego Śląsk by chciał widzieć, takiego, jakiego być może reprezentacja zawodnika szukała. I się okazuje, że on wchodzi na boisko bez żadnej tremy. No przecież Sebastian trochę tych meczy rozegrał i wcześniej w reprezentacji i na wysokim poziomie międzynarodowych w klubie, czy to może nie w UKS-ie, ale w Śląsku, Wrocław. I to na stadionie widać, a on strzelając tą bramkę, no przecież widzieliśmy, każdy z nas widział. To nie było jakieś trzepanie, jakieś takie niewiadome, tylko bardzo dobrze mierzona piłka po długim rogu i nie tak, patrzył, nie że Neuer stoi, tak, czy ktoś inny. Strzelił, padło 2-0. Jeszcze ciebie powołają, jak skoro powołali Milę, on to parę lat wprawdzie no jest od ciebie młodszy. Za dużo lat. Słyszę, to jest temat może tobie jeszcze bliższy, bo formacja defensywna, w tej chwili wydaje się, że ta defensywa wreszcie zaczęła grać dobrze. Natomiast słyszę, że coraz częściej dziennikarze powołują Marcina Wasilewskiego do tej reprezentacji. Widziałbyś Marcina jeszcze w tej kadrze? Ja powiem tak, ja nigdy nie byłem, ja usłyszałem tyle słów na temat, że Marcin się już wypalił, że nie grał, że za stary i tak dalej. A 7 lat młodszy od ciebie. No tak, ale Marcin ile ma? 33 lata? 35 lat skończy w tym roku. 35. Jeżeli jest w formie, to jak najbardziej bym... Czy to miało być jeden mecz, czy to miało być trzy mecze. Jeżeli jest pomocny, trener widzi, że byłby pomocny grze w reprezentacji, to jak najbardziej. Marcina nie trzeba przedstawiać. Ja nie patrzę w metrykę nikomu, bo powiem szczerze, że jak miałem 32-34 lata, to mogę powiedzieć, że fizycznie na meczach przeżywałem drugą młodość. I tak się dobrze czułem i mi meczów brakowało, bo widzę, wiadomo, 30 meczów w roku, tam jakieś dwa puchary, a mi tego brakowało, bo ja byłem całe życie przyzwyczajony do, ale tam ładnych parę lat, z 8 przyzwyczajony do tego, że grałem co 3 dni, bo to, a to reprezentacja, a to eliminacje, czy tam Ligi Mistrzów, czy na zachodzie puchar UEFA i mecze ligowe do tego. I to się, oprócz Polski, to się grało do 25 we Francji, 25 czy tam 4 praktycznie do Wigilii i 3 stycznia zawsze był Puchar Francji, także to nic nowego. A czemu miałoby się od razu Marcina przykryć? Ja nie mówię, że za 2 lata Marcin będzie super, tak? Bo mu to czas pokaże, prawda? Bo też zdrowia i metryki się nie da oszukać, ale jeżeli miałby być pomocny w meczach, nie wiem, w Szkocji, w Irlandii, tak? Tak, w Irlandii. Następny mecz czeka nas z Irlandią. Czy według ciebie, wobec tego, jaką mamy sytuację w grupie w tej chwili, awans jest pewny, czy ty byś jeszcze studził nastroje? Oczywiście, że bym studził nastroje. Powiedziałem już na początku, że zdobyliśmy... 10 punktów. 10 punktów. Wygraliśmy bardzo ważne... Spotkanie z Niemcami, straciliśmy 2 punkty na Szkocji, wygraliśmy w Gruzji na wyjeździe. I to jest bardzo, uważam, też istotne punkty naprawdę w tej Gruzji, bo
bo zawsze ja pamiętam ze swoich czasów, jak graliśmy w Armenii, czy w Azerbejdżanie, czy w Gruzji, zawsze się ciężko grało, bo tam zawsze... Skopali was, pamiętam, w Erewaniu. Tak, i to nie było takie, powiem szczerze, miłe, ale no, zawsze trzeba każdego zawodnika, każdą drużynę, przepraszam, szanować. A naprawdę nam się nie za bardzo zawsze układały mecze, czy z takimi reprezentacjami byłej Republiki Radzieckiej, tak? Tak. Ale powiem szczerze, daleka droga jeszcze. Daleka, bo 10 punktów to jest naprawdę dużo po 4 meczach, ale pamiętajmy, gramy w Irlandii, ciężki mecz, gramy w Szkocji, ciężki mecz, gramy w Niemczech, bardzo ciężki mecz, ale gramy u siebie jeszcze też z Irlandią i to nie będzie też łatwy mecz. Z nikim nie będzie łatwy, czyli popatrzmy, 3 mecze wyjazdowe, Szkocja, Irlandia, Niemcy. Jeżeli noga się ślizga tam, tak? To co mamy? 10 punktów, a dwie drużyny przed nami już mogą mieć 12-13. Bo nie wyobrażam sobie, żeby Niemcy mimo wszystko nie zaczęły nadrabiać, nie awansowali. Tak, no, tak. Nie ma o czym tutaj rozmawiać. No, to naprawdę była już, to był ewenement chyba stulecia, jeżeli reprezentacja Niemiec by z takiej grupy nie awansowała. Ale tam nikt nie odpuści. Tam będą Niemcy na śmierć życie grali ze Szkocją, z Irlandią. Tutaj powiem szczerze, no, z tej trójki Polska, Niemcy i Szkocja te dwa pierwsze miejsca bym widział. Jest trzecie miejsce, ale pamiętajmy, że trzecie miejsce, nie patrzmy na to. To baraże. Nas interesuje pierwsze lub drugie miejsce, które dające bezpośredni awans. I to, co pokazaliśmy w meczu z Niemcami, ze Szkocją, utwierdza mnie w tym, że stać nas jak najbardziej na bezpośredni awans. Czy ty wierzyłeś w Adama Nawałkę od samego początku? Nie. Tak szczerze? Szczerze, nie. Nie wierzyłem, ale tylko i wyłącznie z jednego względu, bo uważam, że trener Nawałka, mimo że wspaniałe wyniki robił w Górniku Zabrze, wcześniej w GKS-ie Katowice, no bo też to była pochodna pracy w Zabrzu, to no i taki, można powiedzieć, troszeczkę słyszałem z opinii też dyktatorski charakter trenera Nawałki, bo on ma wszystko, lubi mieć od A do Z poukładane, każdy ten i tam nie ma fochów ze strony zawodników, bo taki zawodnik może szybko zostać odpalony, szybko skończyć. To nie ten, bo co innego jednak jest trener reprezentacji, a trener w klubie. Dlaczego tak sądziłem? Sądziłem, ponieważ no, w reprezentacji trzeba być z zawodnikami i trzeba być trenerem, troszkę ojcem, troszkę przyjacielem, ale też i krytykiem. I no, w klubie jest zupełnie co inaczej, tak? Bo w klubie to jest, masz zawodników, musisz dobrze współpracować, ale możesz tak naprawdę ustawiać swoje warunki, bo masz tych zawodników codziennie. W reprezentacji tak nie jest. Masz raz na miesiąc, teraz jeszcze mniej. I to po parę dni i musisz odpowiednio z nimi rozmawiać, odpowiednio do nich podchodzić. Każdy zawodnik jest zupełnie innym zawodnikiem, o innym charakterze. Są zawodnicy mniej specyficzni, bardziej specyficzni i do każdego trzeba w odpowiedni sposób dotrzeć. To już na samym początku trener na pewno powiedział, że ciężko mu było sobie pewnych zawodników też jakoś, może nie podporządkować, to jest za duże słowo, ale ułożyć jakoś, może nie tyle relacje, ale ułożyć i wymagać to, co on by chciał, żeby oni robili na boisku. Aha. Bo inaczej troszkę to wyglądało. A później, jak widzimy, to wszystko zaczęło się zacieśniać i wszystko zaczęło wychodzić. Także powiem szczerze, że no na początku troszeczkę... Ale przekonał ciebie już teraz. Przekonał mnie, sens powiek. Rozmawiałem z trenerem. Ja zresztą trenerowi to powiedziałem, że trenerze, powiem panu szczerze, że no troszkę panu współczuję, bo ciężka praca i przed panem, a w tym roku, jak w grudniu się spotkaliśmy, to oczywiście mu pogratulowałem. Nie do końca wierzyłem w jego wizję, ale no, szczerze mu to przyznałem, że ukłon. Ukłony do pana trenera jak najbardziej. Jakie masz plany? Cały czas będziesz sobie spokojnie obserwował to, co dzieje się w piłce, czy ruszysz z kopyta i... Nie, ja powiem szczerze, mnie tam w tej chwili po, można powiedzieć, przygodzie z ŁKS-em takiej nie za bardzo w tej chwili ciągnie, bo wiem o tym, jestem, dużo się widzę z różnymi ludźmi, z różnych klubów, na różnym szczeblu i
Myślę, że to środowisko troszkę takie hermetycznie też pozamykane, gdzie każdy klub wie, kogo chce. Oczywiście, jakby jakiś klub by był, który tam być może no był jakiś temat, to warto oczywiście, nigdy nie mówię nie, ale no, na dzień dzisiejszy nie jest to żadnym moim priorytetem. I z tego powodu nie rozpaczę. A PZPN, wyobrażam sobie pracę w PZPN-ie, bo tak na przykład Tomek Iwan, twój kolega z boiska, to czasami go spotykamy na stadionie, masz bardzo ładną marynarkę, tylko on ma też taką, nie w kratę, tylko taką granatową, z takim piłkoptakiem tutaj. Pan dyrektor niemalże. Wyobrażasz sobie, PZPN się do ciebie odzywał? PZPN z Zbyszka Bonka? Nie, nikt się nie odzywał do mnie. Kiedyś był temat, można powiedzieć, za trenera, za prezesa Laty. Może był trener, ale no, wtedy różne sytuacje, już nie chcę mi się mówić co, gdzie i jak. No nie było, niektórym było, nie było po drodze, no ale to ich sprawa, ich, jak widzimy później, z tego wszystkiego do samego końca nie tylko w takich sprawach nie było tak, ale też z wynikami i myślę, że do końca z atmosferą. No, to dobrze, że nie poszedłeś do Grzegorza Laty, bo tamten związek był skompromitowany i ale to już, firmowałbyś to ja swoim mogę nazwiskiem. Też, nie mogę też, oczywiście, że dużo o tamtej poprzedniej władzy się mówiło, ale też nie mogę nic ja złego takiego powiedzieć, bo nigdy nikogo, no po prostu bym niepotrzebnie pewne rzeczy może za dużo powiedział, a nie, co nie jestem do końca może przekonany, czy tak naprawdę było. Aha, okej. Okay. Czyli co? Czyli tak naprawdę nie będziesz robił nic, albo nie za wiele? Nie, no i jest dobrze, fajnie, jak komentuję w Eurosporcie 2 Bundesligę. Naprawdę, powiem szczerze, że mnie to ciągnie mnie właśnie do takiego komentowania, bo to jakoś od czasu do czasu jest pewne, są inne, poza wszystko z piłką, dużo z piłką związanych, ale też i charytatywne, jakieś mecze pokazowe. Jak na razie. Ja myślę, że przede wszystkim, żeby zdrowie było, a reszta wszystko się będzie układać i może kiedyś też gdzieś tam w piłce będę. Ale że Dudka na mundial nie wzięli? No nie wzięli nie tylko Dudka, bo jednego Tomka, trzech Tomków i ten, może był jakiś wtedy straszny taka jazda na Tomków, żeby nie wygrać, nie? Bo i Tomek Rząsa, i ja, i Tomek Frankowski, także jedyny Jurek. I Tomek Hajto. A to Tomek już tam wcześniej, no ale to też można by naprawdę dużo jeszcze słów powiedzieć o tym wszystkim, ale myślę, że czas trochę leczy rany też. A widziałeś ten kabaret, że Dudka na mundial nie wzięli? Nie widziałem. Nie widziałeś? Nie. A, to słynne. Dziękuję Ci za rozmowę. Dzięki. Życzę wszystkiego dobrego, to zawsze duży zaszczyt i duża przyjemność. 69 występów w reprezentacji Polski. Liczba zobowiązuje. Tak, Tomasz 69 Głos był moim Państwa gościem. Do widzenia.